wszystkim! Dzisiaj Wyra będzie odgadywać seriale. Ja jej będę włączać piosenki, te, które są na początku. A Wyra po prostu będzie musiała podać tytuł tego serialu. Będzie miała na to 10 sekund. Także niezbyt dużo czasu, ale Wyra... Damy radę. Wyra pomimo mojego wieku starczego, to ja lubię bajki. Kocham bajki. Tak, także no. To dla Wery myślę, że to nie będzie trudne, ale ja się postaram dawać takie trudne jakieś seriale, żeby jednak Wera miała jakąś trudność w tym. I pewnie żadnych nie odgadnę. Oczywiście zostawiacie łapeczki na dole, w komentarzach piszcie jeszcze... Wasze ulubione seriale jakie są i które zgadliście z tych seriali, które tak. będzie teraz Wera zgadywać. Dokładnie. I ostatnie, czyli... Subujcie i zostawiajcie dzwoneczek. Tak. I udostępniajcie ten film znajomym, z którymi chcielibyście wspólnie sobie poprzypominać te stare lata, kiedy... Najlepsze. Tak, kiedy po prostu oglądaliście wspólnie seriale disneyowskie i nie tylko. Więc Wyra, czy jesteś gotowa, aby zacząć? Chyba jestem gotowa. Jesteś gotowa, dobrze, to teraz zamiana i Wyra będzie sama przed kamerą. Wera chyba wie, co to jest, ale nie jest. Znaczy, zastanawiam się, bo to jest na pewno nie ma to jak statek, albo nie ma to jak hotel. No. Ale wydaje mi się, że to jest chyba nie ma to jak hotel. No tak, dobrze. Nie! No. Brawo, punkt dla Wery. Wiesz, co to za serial? Czekaj, tam było chyba czwórka dzieci. Dobrze kojarzysz. No. Mieli ten, tam był jeszcze taki pies, mieli rodziców. Wow, dzieci miały rodziców, tak? Ci rodzice mieli sklep sportowy. Ale tytuł, czekaj. No to był chyba tytuł, to był chyba tych imiona tych dzieci. No ale powiedz tytuł. Imiona dzieci. Czekaj. Jakie? To było, one było, to było w piosence chyba. No. Nikiriki Digi Dom. Skubana, myślałam, że nie zgadnij, dałam takie. Ale nie, bo serio nie wiedziałam, bo tu w ogóle słów nie było w tej piosence, ani tak, nic, nie? No, a nie wiem, czy tam są słowa w sumie w tej może piosence. Może są, ale nie ja wiem. Nie znam tego serialu. Tyle co po tytule, ale tak to nie znam, więc jestem pod wrażeniem, Wera, serio. Dziękuję. Znaczy, to nie oglądałaś to kiedyś? Znaczy raz leciało, znaczy jak byłam z kuzynką małą taką, nie? Aha, to raz leciało, a tak to w sumie... Dobra, kolejny. No. Oczywiście to jest Big Time Rush, no jak można tego nie wiedzieć. Dokładnie, no. Moja ulubiona, znaczy ostatnia moja ulubiona bajka. Tak właśnie. Dobrze, zostaniemy tam. O Jezus! Nie no, napiszcie w komentarzach, którego najbardziej lubiliście z Big Time Rush. Mi na początku podobał się James, ale potem Kendall z Christmas. Kendall? Ja pamiętam, jak miał tam dziewczynę Joy i potem oni się żegnali na lotnisku i wtedy jest moja ulubiona piosenka. Tak. Coś tam London Worldwide. Tokio. Coś tam, No dobra, dawaj. Nie mam pojęcia, co to jest. Ja w ogóle najlepsze to, że ja nie miałam kablówki, jak byłam dzieckiem i ja naprawdę nie wiem, co to jest. W pierwszej gimnazjum dopiero miałam założoną w kablówkę, że były te wszystkie Disneye, Nickelodeony i w ogóle wszystko. To jest The Naked Brothers, nie znam tego. Ja też nie. Piszcie, czy znacie to, bo ja nie znam na przykład i może ktoś zna, więc piszcie, ja się chętnie dowiem. Mówiłam ci o tym aktorze wczoraj. Tak, mówiłam. Jezu, ja wiem, co to jest. Tam jest taki aktor, ale ja wiem, kto to jest. I na pewno druga osoba to była ta Kira Kozarin, czy coś takiego. Ta laska, tak, jego siostra. No. To na pewno, bo ja mam na Instagramie zaprowadzałam. Ale to była rodzina z takimi mocami, ale nie było, tam było Anders coś tam, nie? Grzmot emocji! O, dobra. Tak, tak. Tak, to dokładnie. Było to. Ale po polsku, ale jak po angielsku to nie. Under coś tam. Nie mam pojęcia, ale grzmoto mocniej byli po. Dobrze. Polsku. Gratki. Ty więcej pewnie zgadniesz seriali niż ja. Ja ci serio daję trudne, ja połowę z nim kojarzę. Tak. Mam dużo kuzynostwa, to dlatego. Filmu Shake It Up. No, Shake It Up, dobrze, po angielsku, ale jak było po polsku.
Taniec rządzi. Dobrze, taniec. No i przecież ja tego też nie oglądałam, ale słuchałam właśnie tej piosenek, bo w sumie podobała mi się, tam była ta Zendaya i Bella Thorne. No, nie wiem jej nazwiska odmawiać, ale ta ruda. Man, I'm ballin' every day. You can't shake my game, so just get up out my way. Only bosses up in here. Homie, that's what's up. So DJ bounce that bass on. No, znaczy nie wiem jak to się nazywa, ale to jest chyba fabryka czegoś tam. I tam jest taki ciemny facet z takimi dolarami z łańcuchami. I ten nie fabryka, wiem. Co się nazywa czegoś tam? Nie wiem, ale to jest Game Shaker. O właśnie, Game Shaker, Shakers. Tak, no. A. I on się nazywał jakoś tak śmiesznie i to jest tata tego jednego. A, dobra. Bo tam jest ja kojarzę ten serial, bo jest jeden z nowszych na Nickelodeon kiedyś tam, ale nigdy go nie oglądałam, nawet nie. No ale to fabryka gier, o to chodziło, bo oni tam robili gry. Aha, już nie wejdę, bo kiedy była reklama tego, ale już ją oglądałam. Dlatego mówiłam, że fabryka jest coś z grami, bo oni robili gry, no i testowali te gry. Tam jego ojciec śpiewał chyba. O, nie wiem jak się nazywał. Ej, jak ty to znasz? Znam, bo oglądam. Całą piosenkę, która teraz leciała, śpiewała, a ja myślałam, ja byłam pewna, że nie znam. Znaczy, wiem, że aktorką jest Hilary Duff. Nie znam. Ona też był film o niej, znaczy właśnie o tej postaci, to jest Lizzie McGuire. No zabiję. Ale tak, bo najlepsze, ja to znam przez moje siostry, bo ona jest dwie starsze siostry i one właśnie oglądałyśmy razem ten film, a film to jest Lizzie McGuire The Movie. I pozdrawiam. Polecam. Pozdrawiam mamę. Strasznie polecam ten film. Bo jest naprawdę super. No nie, to jest i serial też jest spoko. Ja myślałam, że naprawdę Vera nie zgadnie tego. Ludzie, to jest stare, to jest... Nie, że stare, bo ale Lizzie McGuire... są stare, ale chodzi o to, że po prostu... No kurde, to jest... Ja tego nigdy nie oglądałam, nie widziałam ani nic. Lizzie McGuire jest... To znasz. Super. Dobra, kolejne, które ja kiedyś oglądałam jeden odcinek, ale to jest bardzo stare. I to jest stare nie Nickelodeon, tylko Disney Channel. No to ja nie miałam więc tego w ogóle. No, także co Vera chcesz powiedzieć? I co macie robić? Że bardzo mi się podobało i piszcie w komentarzach, z kim chcecie następne filmiki. Tak. Zostawiajcie łapeczki w górę, piszcie w komentarzach, które seriale udało wam się zgadnąć, a które nie, które znaleźliście, a które nie. Jakie chcielibyście inne filmy na kanale, czy też tą serię, dokładnie, czy coś innego. Udostępniajcie te filmiki z nami, z którymi chcielibyście wspólnie jeszcze raz pooglądać jakieś seriale. I subskrybujcie kanał w takim kolorze jak moja bruszka. Tak, dokładnie. Ale żeby nie był taki czerwony, tylko żeby był szary. Dokładnie. Tak. Dzwoneczek. I dzwoneczek obok. Tutaj macie mojego Instagrama, tu macie Wery Instagrama. I no. To chyba wszystko. Więc zapraszam was do kolejnych filmów, które pojawią się w następnych tygodniach. I do zobaczenia w kolejnym filmie.